obywatelski. Dobry. Dobry wieczór Państwu, Marcin Celiński i rozmowy Celińskiego i Reset obywatelski i godzina dziewiętnasta w resecie, a Państwa i moim gościem jest profesor Sławomir Kajnowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kierownik Zakładu Ekonomii Wsi Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. To jest taka długa nazwa, że przepraszam, musiałem ściągawkę sobie przygotować. Tak, i na jednym wdechu to jest bardzo <grym> trudno powiedzieć. A, wiesz. O to Ale ja już się ćwiczyłem, nauczyłem. Ćwi ćwiczyłem, ćwi wiesz, ja ćwiczyłem przed programem. E, ja ćwiczyłem przed programem. E, Czasami rozmawiamy o polityce, czasami e, rozmawiamy o ekonomii jako takiej. Mhm. No to dzisiaj sobie porozmawiamy o czymś, co jest, jak rozumiem, podstawową twoją działalnością, czyli przyglądaniu się wsi mhm. i rolnictwu. E, państwo z PiSu najczęściej, ale nie tylko, twierdzą, że Europa stoi przed wielkim wstrząsem. Tym wstrząsem ma być hmm, rolnicza wiosna ludów. To, to pada, zresztą pada nie tylko, że było śmieszniej e, w naszej publicystyce polskiej. Faktycznie mamy, ja sobie taki zrobiłem szybki przegląd: Hiszpania, Francja, Niemcy, Grecja, Belgia, Polska, Portugalia, Rumunia. To jest ostatnie 10 dni, kiedy pojawiły się <laughs> większe bądź mniejsze. Protesty rolnicze, czy no właśnie, protesty rolnicze, czy protest rolniczy? Bo w narracji polskiej prawicy przewija się taki tekst, że to jest tak, taka międzynarodówka rolnicza, która się wzięła w końcu za tych biurokratów z Brukseli. Więc co, mamy tutaj jakąś europejską rewolucję rolniczą, czy mamy jednak szereg protestów, które jednak, które dotyczą problemów krajowych. Jak, jak to widzisz? No właśnie, to jest dosyć skomplikowane, bo pewnie te klu, ten taki te jądro protestu, to ono jest podobne we wszystkich krajach. To jest Europejski Zielony Ład. Uh -huh. Rolnicy zarówno w Polsce, ale przede wszystkim w Unii Europejskiej nie mogą pogodzić się z wymaganiami Zielonego Ładu, który Zakłada szereg obostrzeń zmierzających do poprawy warunków środowiskowych, ale, i tutaj to jest chyba najważniejsze, powodujących zmniejszenie dopłat bezpośrednich. To, jest... no, to, to no to ja od razu zapytam: czy chodzi o założenia Zielonego Ładu, czy chodzi o zmniejszenie dopłat? bo to mogą być różne problemy. No właśnie, to nie jest takie do końca proste, bo faktycznie to zmniejszenie dopłat to jest jeden z elementów no, wspólnej polityki rolnej, która jest na nowe lata programowana, ale wszelkie wymagania związane z produkcją, z obniżeniem ilości pestycydów, z obniżeniem ilości środków ochrony roślin powoduje dodatkowe obniżenie produkcji rolnej, a tym samym też zmniejszenie zyskowności tej działalności. 4% chociażby odłogowania ziemi w perspektywie aż do 10% to oczywiście jest kolejne obniżanie zyskowności rolników. I to jest ten element jeden, którym, przeciwko któremu rolnicy... Może wyjaśnijmy, wyjaśnijmy wszystkim, co to jest zyskowność rolników. To znaczy skąd się bierze... W rolnictwie zysk. Zysk się bierze z właściwie takiej wartości dodanej. To, co wyprodukują rolnicy, oczywiście muszą ponieść koszty. No, środki ochrony roślin, no materiał siewny, no. Na... O to mi chodzi, czy to jest tak samo jak ja jako przedsiębiorca mam pewne koszty, potem sprzedaję swój produkt i mam z tego tytułu przychody i może mi się pojawić zysk, jeżeli moje koszty. Nie, nie przekraczają tego, co mogę uzyskać za produkt, to rolnik ma tak samo? W pewnym uproszczeniu tak, ma tak samo, ale dodatkowo Ejże. rolnik otrzymuje Ejże. dopłaty z Unii Europejskiej, o, które mają no. zabezpieczyć przed stratami. Przy czym pamiętajmy, w przypadku normalnej działalności e, gospodarczej, i pozarolnej, drogi. mają <laughs> zabezpieczyć. On je dostaje tak czy inaczej. Tak, czy inaczej, za, czy, czy za to, że posiada, stratę, czy nie? tak, za to, że posiada e, obszary, tereny, na którym sieje, czy, czy ma działalność związana z produkcją e, zwierząt, to oczywiście A dostaje. A jeśli nie sieje, jeśli nie sieje, e, no to oczywiście nie dostanie tych środków, chyba że musi ugorować. To też może uzyskać pieniądze z tytułu ugorowania. E, to tak, też może uzyskać. Ale. Dlaczego protestują? Będę drążył, bo będę chciał zrozumieć, dlaczego protestują przeciwko ugorowaniu, jeżeli im się za to zapłaci. No właśnie, to nie jest takie proste. W przypadku Europejskiego Zielonego Ładu te 4% ziemi, które miałoby być początkowo ugorowane w perspektywie 10%, no to za to nie mieliby płaconych. Ewentualnie, jeśli to byłoby związane z ekoschematami, ale to jest bardzo skomplikowana sprawa, nie chcę tutaj wchodzić w ekoschematy, to wówczas część środków mogliby uzyskać. Ale no brak tych środków, brak możliwości wytwarzania, no to oczywiście jest zmniejszenie produkcji, a jak zmniejszamy produkcję, no to tak jak wszędzie. Te, ten zysk przychody oczywiście są mniejsze. Przy czym pamiętajmy, że no ale w przypadku raz, produkcji czy, tylko żebyśmy też sobie powiedzieli, dopłaty są do produkcji, a nie, nie mają żadnego obszarowe. Związku. Dopłaty są obszarowe nie do wielkości produkcji, bo Unia mhm. Europejska kilkanaście lat temu założyła, że nie chce zwiększać intensyfikować do, do płata... produkcji. Chcę, żebyśmy, tu, żebyśmy wszyscy, bo mniejszość z nas jest rolnikami w, w tym gronie to podejrzewam, <laughs> żebyśmy wszyscy zrozumieli, dopłaca się do hektara, tak. a nie na przykład do kwintala zboża wyprodukowanego. Tak. tak. Chodzi... Czyli tutaj jakby wydajność tej produkcji nie ma znaczenia w przypadku dopłat. Tak, w przypadku dopłat nie ma znaczenia, ale już w przypadku sprzedaży tej produkcji to oczywiście dla rolnika, każdy rolnik chciałby zwiększać intensyfikację tej produkcji, żeby móc więcej uzyskać środków. I to jest oczywiste. Jeśli mniej inwestuje poprzez chociażby środki ochrony roślin, no to też mniej uzyska plonów, czyli mniejszy jest ostateczny zysk. Dlaczego Unia Europejska nie płaci do kwintala, czy do tony zbóż, czy. Czy innej działalności rolnej, dlatego że chcieliśmy My, jako społeczeństwo, zmniejszyć produkcję. Na świecie jest nadprodukcja żywności, co powoduje, że ta żywność jest względnie, żywność czy, czy, czy produkty, z którego produkuje się, jest względnie tania. A dodatkowo my marnujemy rocznie około 2 miliardy ton żywności, co też założeniem Europejskiego Zielonego Ładu miało być no, dążenie do ograniczenia, no, po pierwsze nadprodukcja, po drugie marnowania żywności. To wszystko powoduje, że, że rolnik powinien mniej produkować. No ale jak komuś powiedzieć, no tak, teraz ogranicz produkcję, dostaniesz mniej e, pieniędzy za wyprodukowane zboże czy, czy inny produkt, e, kiedy już jesteś na granicy opłacalności albo często też nieopłacalnej. Ja dodam, w Polsce mamy milion trzysta gospodarstw rolnych, bardzo dużo. Ale z tego tylko około 300 tysięcy osiąga zyski ze swojej działalności. To jest oczywiście bardzo skomplikowana sprawa, bo ponad połowę gospodarstw w Polsce no, a, ma mniej niż 5 hektarów. A w, jaki, a w jaki sposób my to ustalamy w momencie, kiedy produkcja rolna nie jest fiskalizowana? Ja rozumiem, że my możemy obroty na rynku rolnym mierzyć narzędziami statystycznymi, ponieważ. Prawdziwych narzędzi nie mamy typu fiskalnego. No właśnie, to jest. Nie, bo chodzi tak. mi o to. Ja przyjmę Twoją tezę, tak? Mm -hmm. Że ta, ta 300 tysięcy jest zyskownych, a a milion niezyskownych, ale tak naprawdę skąd my to wiemy? Jest prowadzona statystyka w większości krajów, to jest wiesz, FADN. Wiesz, ale wiesz, czego mnie na studiach uczył pan doktor od statystyki? Tak. Są trzy rodzaje kłamstwa. Kłamstwo, duże kłamstwo i statystyka. I, statystyka. I, i, po, I powtarzał to, a ja państwa uczę tej najwyższej formy kłamstwa. Oczywiście, tak, ale um, <laughs> większość gospodarstw rolnych w Polsce podlega statystyce, to się nazywa FADN. To jest europejska statystyka i na tej podstawie możemy oceniać, czy oni, ich faktycznie działalność jest zyskowna, czy nie. Ja bym, ja bym nie przeceniał takiego poczucia, że każdy rolnik faktycznie dąży do obniżenia, ob, obniżenia chociażby pokazania zysków. Co oczywiście jak każdy z nas próbuje obniżyć, jeśli tego się nie rejestruje, ale tutaj to myślę, że podlegały... te obawy. Nadzorowi fiskusa, to jest to jednak trochę trudniejsze. No jest Trzeba to pewnie e, trudniejsze. E, no niemniej, e, jeśli rolnik chce później uzyskać chociażby kredyty preferencyjne, to jeśli będzie wykazywał straty, to tych kredytów nie jest w stanie uzyskać. Więc to kij ma dwa końce i, i to nie zawsze ale, będzie ale co, bo, bo... chciał obniżać. Może rozbijmy, jeżeli to jest do rozbicia, jak, jakiś taki dosyć populistyczny argument antyrowniczy, który w tej chwili się pojawia. No bo siedzi taki Polak za kierownicą, ma to, czeka w tej blokadzie dróg. Mhm. No i patrzy, że ta droga jest blokowana przez ciągniki, z których każdy sobie w Google no sprawdza, To będę mówić nazwy. Pół, półtora, półtora miliona złotych, tak najbiedniej. I patrzy na te inne maszyny, które też tam są ściągane. Na, na te blokady. No i siedzi taki sobie Kowalski, z, powiedzmy z Częstochowy, żeby nie szukać w Opolu. większych miast. Jego samochód jest wart 15 tysięcy. Mhm. Jego mieszkanie jest warte 300 tysięcy. I jest, widzi protest ludzi, ale, ale... którzy uważają, że, że są przywdzeni finansowo. Siedzących na sprzętach za półtora miliona, do tego wszystkiego, jak sobie googlał, to doczytał, że oni nie kupili tego za własne pieniądze. To, to jest pewien. Pewien mit niestety, mm -hmm. bo my mamy poczucie, że jak jedziemy do przedsiębiorstwa i jest maszyna, nie wiem, drukująca, jeśli zajmujemy się drukiem, to też nie myślimy, ale ten że to jest. Znaczowe jest... jedyna maszyny, jaką ma, to laptopa za półtora tysiąca. Tak, ale u niego w pracy, tam, gdzie pracuje, no to funkcjonują maszyny, urządzenia, które są równie, e, równie dużo warte to nie, nie myślmy w kategoriach, że to jest własność, którą rolnik się pochwali, chce wyjść, wyjechać pochwalić, tylko to jest jego narzędzie pracy. Jest ja ja jego to jego inwestycja, z której korzysta. I jeszcze, co jest istotne, w większości tylko, że, one są na kredytach 20-30-letnich okay. i, i spłacane tylko, przez szereg tylko, lat. Tylko, że jeżeli on sobie wygooglał, że ten rolnik dostał wsparcie przy zakupie, to u niego w zakładzie pracy, no być może... Bardzo często też dostał wsparcie. By, być może, jest wsparcie. ale nie co do zasady. Nieco do zasady, to znaczy, ale. Znaczy, żadna branża, o czym mi chodzi, żadna branża nie jest traktowana tak samo jak branża rolnicza. Absolutnie, ale tutaj jest też Każdej musimy myśleć branży na innym poziomie. Można mieć pewną jakąś dotację, jakieś mhm. wsparcie, są różne programy sektorowe. Ale tu jest taki jeden program sektorowy od zawsze. Tak, ale, ale też rolnictwo jest no, jakby elementem naszego bezpieczeństwa żywnościowego i narodowego. I oczywiście bez rolnictwa nie moglibyśmy A funkcjonować. Dlaczego nie, nie ale dałeś górnictwo. Bo ja akurat jestem z pokolenia, które zostało wychowane w kulcie branży górniczej. Kiedyś to oczywiście e, też tak, było jeden tak, z elementów tak. tego byliśmy bezpieczeństwa. Tam, by, ale byliśmy czwartym producentem węgla kamiennego. Pamiętam, uczono mnie tego w szkole e, w świecie. Walczyliśmy I to się zmieniło. O trzecie miejsce. Walczyliśmy tak, o trzecie miejsce ale to się wtedy. zmieniło, ale żywność zawsze jest nam e, potrzebna i będzie i do górnicy końca. I rolnicy wtedy byli rolnikami ówczesnymi. Czyli mieli wszystko, tak? Mieli wszystko, łącznie z tym, że w najgłębszym kryzysie lat 80 mieli swoje sklepy, kredyty, specjalne 13, mieszkania, 14, 15. tak jest, tak. O, mieli wtedy właśnie te, te wszystkie tym... świadczenia. No i gdzieś dzisiaj to chyba jest dosyć nieaktualne. Przy czym niektualne. węgla kamiennego do garnka nie włożymy, a jednak te pszenice, a... owiec czy, czy krowę no, do ja tego wiem, garnka musimy. Owiec możemy spalić w piecu, więc on jest bardziej uniwersalny. Jest bardziej e... uniwersalny, ale też niezbędny ale czy, do, do chodzi, życia. Chodzi o to, czy nie jesteśmy, jeszcze raz, nie mając przeciwko tej branży, ale czy my się nie wbijamy sami w jakiś fetysz? Sam powiedziałeś, żywności robimy za dużo. No to po to, żeby, żeby rolnicy się nie złościli, będziemy jej dalej produkować za dużo? No, i, I to jest właśnie skomplikowana sprawa. Ale ja jeszcze, mimo wszystko, wrócę na chwilę do tych e, traktorów ciągników, bo jeśli pomyślimy, że mamy milion trzysta gospodarstw rolnych, to tych e, ciągników my widzimy kilkaset, może kilka tysięcy. To nie jest, nie jest taki element, który każde gospodarstwo rolne Ale faktycznie może to wskazuje, ma kilkumilionowe... Które, które gospodarstwa czują się zagrożone Nie są aktywne w protestach. Niewątpliwie. Te większe gospodarstwa może, są, rolne... są takie gospodarstwa, gdzie tam jest Konik albo Traktor eee, myśli... Zetor, i, i radzą sobie i oni nie wyjeżdżają na te drogi, a na te drogi oni... wyjeżdżają ci, którzy mają te po półtora miliona. Nie, oni też wyjeżdżają, tylko my nie zauważamy. No to to jest chyba nasza taka skłonność do zauważania tych, tych droższych traktorów, ale my w Polsce nie jesteśmy w stanie. Rolnicy nie są w stanie kupić już teraz innych ciągników czy traktorów niż te, które widzimy Oj, za, za kilka... Coś, opowiedziałbym czy coś o białoruskich traktorach, a, ale to no, ale nie będzie... na ale, ale też nie zakładamy. Bez słowych i bardzo taniej. Tak, ale też nie zakładamy, że rolnik, który musi inwestować, chociażby w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, GPS musi mieć, musi punktowo dostarczać czy to pestycydy, czy środki ochrony roślin. On takim zetorem, powiedzmy, nie byłby w stanie tego robić. Ja niedawno rozmawiałem z rolniczką, która ma. Kilka tysięcy e, hektarów i e, produkuje ziemniaki. Ona mówiła, jak wiele wymagań oni ciągle muszą inwestować w tę maszynę. To oczywiście my widzimy już ten efekt tych rolników wyjeżdżających w tych wypasionych, nie będę mówić nazwy, marki, ale głównie te same to są, bo no tylko tak, je tak, można. Ty, jak będziesz ministrem, to zareklamujesz. Tak, to wtedy jak, zareklamuję. A dostaniesz od brata. Dobra, <laughs> jak dostanę od tego brata, którego mi bardzo często wypominają, a który nie jest moim bratem. W każdym razie, no to to są ich narzędzia pracy. Oni nie mają innego wyjścia, oni muszą. Oni muszą nawozić to, tą maszyną. Ja wiem, jeśli to są mniejsze gospodarstwa rolne, ja to, ja to postuluję. Niekoniecznie już musi być swój y, traktor, jeśli ma 10 hektarów, 15. Być może warto byłoby stworzyć jakieś spółdzielnie, kooperatywy. Ale tu się pojawia kolejny problem i to niedawno z przewodniczącym y, Solidarności Rolników Indywidualnych y, omawialiśmy w naszej rozmowie. I mówił, że no, tu jest problem współpracy. Ta współpraca w przypadku mniejszych gospodarstw rolnych ona jest dosyć ograniczona. Ale tak naprawdę uciekłem chyba od pytania, bo ale wiesz, zapomniałem. Ale, je. My sobie, ale my sobie do niego wrócimy, wrócimy. Bo ja będę miał jeszcze dwa pytania natury pomocniczej. Jako profesor wiesz, co oznaczają pytania pomocnicze. Tak. Stosowałem je na egzaminach. Wyciągająco, Słuchaj, pogrążająco. Pierwsza, pierwsze moje pytanie to jest takie. Bo ja chcę jednak przyłożyć rolnictwo do, do rynku, nawet do rynku w jakiś sposób regulowanego i wspomaganego. Na bazie tych statystyk bo prawdziwych danych nie będziemy mieć, wiadomo. Na bazie tych statystyk jaki jest udział narzędzi pomocowych versus przychodów ze sprzedaży w obrotach rolniczych? Oj, nie mam zielonego pojęcia, przyznam szczerze. Przy czym? wiem, że bar... rozmawiamy o jakiejś gałęzi gospodarki. Tak, przy czym... W rolnictwie bym ci to powiedział. Tak, znaczy, ja nie, przyznam, że nie zajmuję się tym. Pewnie, gdybyśmy poprosili tutaj moich kolegów, nie wiem, profesora Ważnicza Czubaka, on się świetnie na takich rzeczach zna, ale co jest istotne, w rolnictwie jest bardzo niska wartość dodana, czyli ta różnica pomiędzy tymi kosztami związanymi z zakupem surowców, z zakupem Podać e, środków inną, ochrony no, roślin. I inną i, branżę, i gdzie efekcie, też jest taka bardzo niska wartość dodana. Tak, tylko supermarkety. Tylko, no, oczywiście. Ale tutaj ta wartość dodana w supermarketach. W supermarkety te wielkie wykorzystują bardzo często i przejmują ten zestaw, który rolnicy by mogli mieć, a nie posiadają. Ale w ja tutaj supermarketach bym... masz tę samą sytuację. Masz. Jeżeli zostawisz i to są prawdziwe dane, mm -hmm. tam jest mm -hmm. po prostu, tylko że oni systemowo sobie robią bardzo niską marżę, tak? W związku z czym nakłady versus przychody. A, a, tu, a tutaj Co? systemowo... Wartość dodana jest prawie żadna. Tak, ale e... tutaj w przypadku rolnictwa, rolnictwa ta wartość dodana niska wartość dodana wynika z bardzo niskiej pozycji rolników na rynku. Oni nie mogą sprzedać tego towaru no ze względu między innymi, że jest jego nadwyżka, powyższej cenie. Jeśli popatrzymy nie wiem, na pszenicę, która kosztuje 700 zł, a wytworzenie kosztuje niemalże tyle samo albo czasami nawet więcej, no to już się pojawia pewien, pewien problem i, i zyskowność. No, powiem Ci jeszcze z, z drugiej strony, no, powiem też jako przedsiębiorca. Jeżeli ja widzę, że produkt zaczyna być mi droższy od możliwej ceny sprzedaży, to wiem, że poza ścieżką podnieść cenę jest jeszcze druga obniżyć koszty zracjonalizować koszty. To jest, uwaga, bo w przypadku rolnictwa, to nie jest produkcja, która się odbywa z dnia na dzień. Jest Ponos, mnóstwo produkcji, ponosimy, która jest nawet na kilka lat, a nie na rok. Ja wiem, no. ale ponosimy koszty, ponosimy, jak rolnicy mówię, trochę się utożsamiam, chociaż nigdy nie byłem rolnikiem, raczej e, tylko naukowo się zajmuję wsią bardziej nawet niż rolnictwem. Niemniej e, nie ponoszą koszty rok, półtora roku wcześniej. Później realizują produkcję, na podstawie nikłej, y, bardzo często wiedzy, y, i wtedy dopiero sprzedają swój towar po jakiejś cenie. Bardzo często y, już w tym czasie te ceny się zmieniły, obniżyły się ceny produktu, a jednocześnie były wysokie ceny, ale wiesz, bo to jest przedstawiane nawozów. jako argument za wyjątkowością rolnictwa, ale to dotyczy bardzo wielu branż. Oczywiście. W bardzo Oczywiście, wielu branżach, tylko, że branża, rola... perspektywę zwrotu masz wieloletnią, czasami nawet kilkunastoletnią. I tak naprawdę po drodze jesteś wystawiony na milion ryzyk rynkowych, Oczywiście. które mogą zagrać na twoją korzyść i możesz zrobić wielkie pieniądze na swoim produkcie, który zaprojektowałeś teraz a będzie sprzedawał za 10 lat, albo mogą cię pogrążyć zanim dojdzie do sprzedaży. Tak, ale w przypadku rolnictwa tu mamy określony czas, musimy w określonym czasie wysiać, zebrać. Rolnik nie może sobie, powiedzieć, o kurczę, troszeczkę to będzie za tanie, więc ja już nie produkuję. Nie, bo on już tą produkcję zaczął no, ale rok temu, on nie może i to ty, oczywiście, że może zaplanować tylko rok wcześniej. Nie wiem, czy sytuacja by, w, w przypadku sytuacja, ceny jest całkiem inna niż rok później. Była nie, taka no? sytuacja, w której Polska znalazła się w czołówce producentów orzechów włoskich ponieważ no naj, akurat... najwyższe, najlepsze warunki dopłatowe były do Orzecha Włoskiego. O, to było 20 prawie lat a, tak temu. Tak jest i wtedy na przykład kancelarie prawne, wiele warszawskich kancelarii prawnych miało wielkie plantacje Orzecha Włoskiego. to już się zmieniło, to oczywiście się zmieniło i to jest taki bardzo... No nie, po bardzo... drodze zostało skorygowane, skorygowane, ale nie wiem, co dzisiaj jest Orzechem Włoskim. Coś tam pewnie jest. Teraz nie ma takich produktów, które faktycznie byłyby tym orzechem włoskim, które faktycznie, ja wiem, nawet moi znajomi, którzy posiadali ziemię, deklarowali, że mają produkcję czciny opałowej czy też orzechów włoskich i dostawali wówczas dopłatę. Teraz już w te, takiej sytuacji no nie mamy do czynienia, bo zmieniły się formy i w dopłatach, i w warunkach dopłat, ale to, to też inna sprawa. No niemniej jednak podejmując decyzję o produkcji, Rolnik ma inną informację niż zbierając żliwa po niemalże roku. To jest inna informacja. Te, ta sytuacja się diametralnie zmienia i on nie może w trakcie sobie powiedzieć, o teraz będzie kukurydza droższa, więc ja w trakcie wymienię. Nie, bo on już posiał. No już, ja, już, już pewne, pewne, ja nie mówię w trakcie sezonu. No, ale może korzystać na przykład z wiedzy instytucji i instytutów badawczych, które pokazują pewne trendy na rynku. I są, ja znam przypadki z lat 90. 2000, dojścia do zupełnie sensownych pieniędzy przez ludzi, którzy zechcieli otworzyć głowy Jasne. i zmienić profilu. Jasne. Ci, ci duzi producenci, oni nie mają aż tak wielkich problemów jak ci mali, bo tu się zmienia. No, jeśli. Nie wiem, jestem y, właścicielem pola ziemniaków. No to mam maszyny dostosowane do zbierania ziemniaków. Jeśli sobie pomyślę, że a w następnym roku jednak kukurydza jest bardziej opłacalna, to ja muszę e, kupić nowy sprzęt. Znowu, e, część osób powie: No, stać go na nowy sprzęt. Kupił sobie e, ciągnik czy, czy kombajn do zbierania kukurydzy. I poniósł tam kilka milionów złotych, no to znaczy, że taki bogaty i go było stać. Nie, dlatego nie jest w stanie z roku na rok wymieniać kombajnów i, i zbierać inne, Słuchaj, ale inne z tego, plony. Z tego co mówisz, jeżeli rolnik nie jest w stanie być przedsiębiorcą, no to może sensownym byłby, Sensowny byłby powrót do jakichś państwowych gospodarstw rolnych, skoro i hmm. tak z kieszeni podatnika należy sfinansować ten ciągnik, ten kombajn, dopłacić do tej produkcji i na koniec jeszcze zapewnić jakąś cenę zbytu, bo tego też rolnicy oczekują. To powiedz mi, po co po drodze ten przedsiębiorca rolnik? Państwowe gospodarstwo rolne, odpowiednio dobrze ustawione i dobrze wyposażone, da, zabezpieczy nam to, o czym cały czas mówimy, czyli to bezpieczeństwo żywnościowe. Znaczy, ja myślę, że tutaj najpoważniejszym problemem było to, że przez ostatnie lata wspólna polityka rolna dokonała takiej petryfikacji struktury rolnictwa. Nie opłacało się sprzedać tych małych gospodarstw rolnych, do których przez to właśnie, że były dopłaty, to nie, rolnicy nie chcieli sprzedawać, bo zawsze jakieś środki do nich za te gospodarstwa uzyskali. I to jest problem. Gdyby były duże gospodarstwa rolne, ich opłacalność jest większa. I mniejsze gospodarstwa rolne, no to oczywiście ta opłacalność jest znacznie mniejsza. Przepraszam, że i i słucham, nieefektywność... parę lat młodszy. Aha. Wtedy wprawdzie to rozrobienie rolnictwa było jeszcze, bo była jakaś masa gospodarstw tak zwanych do dwóch hektarów. Mm -hmm. to, no, to była, teraz to, do 5 hektarów. To, to, na 50%. to była plaga. Ale jakby rozmowa jest ciągle ta sama. Tak. Czy znaczy, wtedy była Oczywiście. diagnoza, że w, droz, w rozdrobnionej strukturze rolnej? Ciężko jest o zyski i ciężko jest o efektywną produkcję. Mija sobie 30. Ja już posiwiałem, rozumiesz, ja już, ja już w ogóle na urodzie nawet straciłem przez ten czas i jesteśmy w tej samej rozmowie. Proporcje trochę się. To prawda. Proporcje trochę się zmieniły. Absolutnie się zgadzam. A z drugiej strony, no nie masz takich mechanizmów. Mnie się zdarzyło lat temu, 30, to się zgadza być w Danii i zobaczyć ich model spółdzielczy. E, no i, i tam też, gdyby nie te spółdzielnie, to ta struktura rolna to były też takie 2-4 hektary. Absolutnie się zgadza. To, że oni byli w dobrowolnych podmiotach, które ich zrzeszały i robili to razem, czyli de facto Właśnie. tworzyli wspólnie wielkoobszarowe Właśnie. gospodarstwo, z którego utrzymywali się dobrze wszyscy. Właśnie. To jest problem, kilka nakładających się elementów. Przez ostatnie lata były promowane małe, karłowate gospodarstwa rolne, które nie przenosiły zysku. Po drugie, w Polsce trudne są współprace tych małych gospodarstw i ich silną pozycję. Każdy musi być panem na swojej zagrodzie, i wówczas ta ich działalność jest no, siłą rzeczy nieopłacalna. To, że w, w Holandii, w Danii czy w Czechach chociażby sąsiadujących są wielkie gospodarstwa rolne, to zwiększa się opłacalność. Ale tutaj wracamy do początku. My nie mamy polityki rolnej. Nie mamy kompletnie polityki rolnej. Unię Europejską ha. mamy, która, no, e, która nasza, w punkcie pierwszym ma polityka rolna, w punkcie na, nasza drugim ma polityka polity, rolna, nasza polityka trzecim rolna. ma polityka rolna. A później to też ciągle o rolnictwie. Nasza tak? polityka rolna niestety opiera się głównie na dopłatach bezpośrednich. Ja wrzucałem na jeden z portali społecznościowych kilka dni temu, ile na dopłaty bezpośrednie otrzymuje polskie rolnictwo, a ile na, na zmiany i reformy obszarów wiejskich. Dwie trzecie niemal na dopłaty bezpośrednie. I Wydaje się, że nasi ministrowie rolnictwa od lat myślą, że jeśli dopłacą rolnikom w formie dopłat bezpośrednich, interwencji i tak dalej, że to jest ich polityka rolna. Nic bardziej mylnego. My powinniśmy tworzyć silne gospodarstwa rolne, silne i efektywne, ale jeśli one będą miały 5 hektarów, 2, 3 czy ileś, no to nigdy ta efektywność nie będzie tego rolnictwa osiągana. Co więcej. Tu pojawia się troszeczkę jeszcze jeden problem. Małe gospodarstwa rolne pozwalają odsunięcie polityki społecznej od tych gospodarstw rolnych, bo one uzyskują już wspólnej polityki rolnej jakieś środki i państwo ma poczucie, no to my już nie musimy teraz wydawać... Nie trzeba wydawać podejmować interwencji socjalnych. Socjalnych. I to jest problem, bo od lat, tak jak powiedziałem, milion trzysta gospodarstw rolnych w Polsce. Po co? Nie wiem. Odejście od, od tych małych, karłowatych gospodarstw. Chociaż pewnie może ktoś mi zaraz zarzuci, że e, takie gospodarstwa też potrafią być efektywne. Tak, owszem, tak, w przypadku jakiejś niszowej produkcji one mogą być efektywne i, i mogą prowadzić działalność. Ale podają e, jakąś część tych gospodarstw, niemniej jednak my nie mamy polityki rolnej. Widzieliśmy co przez ostatnie osiem, a nawet więcej lat, co się działo. Jeśli rolnicy strajkują, damy interwencyjny skup. Jeśli wybucha kolejny konflikt, kolejny problem, dajemy dodatkowe pieniądze, ale nie myślimy perspektywicznie, żeby rolnictwo reformować, tworzyć silne podmioty, tworzyć jakieś organizacje, które by pomagały im efektywnie działać. I to jest główny problem w rolnictwie. Czy mogę zadać podkreśliwe pytanie? Oczywiście. Jakie są trzy największe, twoim zdaniem, problemy polskiego rolnictwa? Petryfikacja dotychczasowej struktury w wyniku wspólnej polityki rolnej, brak polityki rolnej i trzecia, na pewno nieefektywność działalności poprzez to, że jest mnóstwo małych i nieefektywnych gospodarstw rolnych. A gdybym ja powiedział, że kryzys wodny powinien? Być? na pierwszym miejscu, to zgodziłbyś się ze mną, czy nie? Oczywiście, jeden z elementów jest Bo kryzys wodny. Ty bardziej skręciłeś w problemy rolników. Oczy, tak, oczywiście. Mogę się absolutnie zgodzić, że kryzys wodny jest elementem ale to nie tylko rolnictwa, to całego państwa. No tak, ale w rolnictwo uderzy w Oczywiście, pierwsze, tak? oczywiście. Do, do nas, Już nas jest problem. Później. My no, mamy. To, nie my mam, mamy kryzysu. Tak? Niemal dwie trzecie Polski jest notorycznie w okresach wiosennoletnich. Wiosenno letnich no, susza ziemia przechodzi. Tutaj, bo ja sobie przejrzałem na potrzeby tego programu, o co kłócą się rolnicy w poszczególnych krajach, co, co stoi na, na pierwszym miejscu i powiem Ci, że e, nigdzie na pierwszym miejscu polityka, europejska polityka rolna, czyli zielony ład nie stoi, tylko w większości stoją na czele rzeczy, które można uznać jako dosyć lokalne. Mhm. W Hiszpanii główny punkt to jest konkurencja płodów rolnych z Maroka, Mhm. I to jest problem lokalny. Problem, problem europejski to jest umowa handlowa z Chile, która zdaniem Hiszpanów narusza mhm. ich interesy. Umowa pomiędzy Unią Europejską a Chile na, na, narusza interesy rolników w jakimś tam asortymencie. Już, już nie grzebałem dalej. Francja no, jak zwykle ma najdłuższą listę. No, za niskie dopłaty owszem. Natomiast tam rolnicy oczekują od rządu krajowego wprowadzenia klauzul antyimportowych mhm. dla żywności niespełniających wymogów Unii Europejskiej. Ale tam się pojawia choćby kwestia zaopatrzenia, zaopatrzenia w wodę, mhm. jako postulatu rolników wobec państwa, że państwu powinno program wodny jakiś prowadzić. prowadzić. Bardzo ważny postulat to są to jest dziedziczenie gospodarstw rolnych bez podatku. Ja, to jest w tym, powiedziałbym, nie, nie całkiem tak związane z produkcją rolną bezpośrednio. No i oczywiście paliwo rolnicze, paliwo rolnicze, bo tam protest zaczął się od tego, że zapowiedziano y, zmniejszenie zmniejszenie dopłat do paliwa rolniczego, w Niemczech mamy paliwo rolnicze przede wszystkim, w Grecji mamy paliwo rolnicze i jakieś niezadowolenie, ja też nie wchodziłem, bo grecki nie jest moim silnym… Translator można… Ja wiem, ale one, wiesz, te translatory nadal są takie, nie, 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 chci, nie, nie chciałbym chcę się wygłupić jeszcze. tak… W tym w każdym razie jest jakiś spór o wysokość odszkodowań związanych z suszami. To znaczy rząd coś wypłacił, ale rolnicy uważają, że wypłacił za mało za ubiegłoroczne susze. W Belgii pojawił się temat ugorowania pól, czyli tego, o czym ty mówiłeś, tych, tych 4%. No i w Belgii pojawił się postulat socjalny, dlaczego wielkoobszarowi dostają takie same dopłaty, jak niskoobszarowi. Postulat, żeby wielkoobszarowi dostawali dopłaty mniejsze. Aha, czyli od, od tych małych rolników? Ty, ci ma, mają dostawać większe, a ci duzi większe. No, no w Polsce oczywiście jest Ukraina i polityka klimatyczna e, jakoś mniej było postulatów e, innych. W Portugalii e, to jest kwestia zmniejszania dopłat, no, czyli e, programu europejskiego, ale też wyobraź sobie Portugalczycy. Twierdzą, że należy wysadzić w powietrze w biurokrację, która im przeszkadza. A to w większości pewnie e, krajów. W tym, do... Ale ja mówię o tym, co się pojawiło mm -hmm. na transparentach, jakoś zostało wybite. No, w Rumunii także się pojawiła, pojawiły płody ukraińskie, kwestia paliwa i kwestia to jedyny kraj, w którym pojawiła się kwestia zbyt wysokich ubezpieczeń. Na, Rolników. No w Polsce to <try> było ciężkie, e, 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 przeciwko temu strajkowi. <try> no właśnie. <try> Czekam na ten strajk, przyłączyłbym się. E, w każdym bądź razie, razie pokazuje to też pod kątem takim, że w każdym z krajów z Unii Europejskiej traktujemy rolnictwo w sposób e, szczególny ja e, jako taką branżę specjalną sam powiedziałeś, tu dopłacić, tu wesprzeć, a jak będą szkody, to jeszcze odszkodować, bo była susza i tym podobne. Ja się zastanawiam, czy nam, społeczeństwu, na koniec dnia, to tak mhm. naprawdę ta polityka się opłaca? Rolna? E, czy w ogóle? Rolna. Mhm. Bo wiesz, ja rozumiem, że ona nam się opłaca w aspektach takich, nie angażujemy środków socjalnych, mm -hmm. bo małe e, gospodarstwa mm -hmm. akumulują nam, chowają nam biedę e, w jakiś sposób. Tak? I nie musimy tym aparatem socjalnym, szczególnie że na wsi aparat socjalny nie jest najsilniejszy. E, na środki pomocy społecznej w miarę no tak, ale, dobrze działają, nie, ale nie musimy, tam angażować, nie, nie, nie musimy tam angażować dodatkowych e, e, środków. E, tylko wyłania się taki obraz. Też jak po, po, poczyta się, że jest pewna grupa wielkoobszarowych twaniaków, którzy tłuką na tym naprawdę dużą kasę. Mhm. Za każdym razem. Jest jakaś grupa średniaków. Czyli ci która, obszarnicy kiedyś to się mówiło, no, i kołacy. Jak zwał, tak zwał. No, Królowa angielska tak miała. Była największym mhm. posiadaczem ziemskim i największym beneficjentem dopłat w Wielkiej Brytanii przed brexitem, tak? E to jest jakby jedna W Wielkiej Brytanii cały czas jeszcze dostają do poruczności. No tak, no bo w przecież to był warunek prof. Brexitu, że, 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 że to zrobią. Eee, mamy grupę powiedzmy, takich średnich gospodarstw, które przy określonych warunkach wsparcia europejskiego, państwowego, i tak dalej są w stanie wyjść na swoje. Mhm. I mamy jakąś grupę niskoobszarowych gospodarstw. Dla których to jest program socjalny, cała ta polityka rolna, który z naszym bezpieczeństwem żywnościowym nie ma absolutnie nic wspólnego. No, w przypadku bo to jest, jest jakiś margines marginesów. Nie, małe gospodarstwa w Polsce? Nie, mówię o marginesie marginesów mojego bezpieczeństwa. Aha, okej. Okay. Mhm. Nie, bo chcę, żebyśmy w tej chwili popatrzyli mhm. w kategoriach 37 milionów Polaków, mhm. a nie w kategoriach tej czy innej grupy yy, zawodowej. Nie? Jasne, jeśli popatrzymy na. Każda grupa obszarowa gospodarstw rolnych, jakby jest inny cel tej działalności czy polityki rolnej, chociaż nie wiem, czy polityki rolnej bo tak jak w przypadku powiedzieliśmy tych małych, o, to jest Zapomniałem o jeszcze jednym, polityka społeczna. No, to jest polska specyfika, proszę Państwa, jest jeszcze jeden taki posiadacz ziemski, nazywa się Kościół Katolicki e, i jest, i to cała polityka rolna jest także formą dofinansowania Kościoła Katolickiego, który ma ponad 200 tysięcy hektarów. E, nie wiem, dzisiaj. czy 200 tysięcy, ja kiedyś ma, w, też wrzucałem ma, ma, post, ma. ile ma dokładnie, nie no, pamiętam. że. Ja akurat pielęgnuję te liczby, ponieważ Kościół Katolicki w 1945 roku został wywłaszczony ze 120 tysięcy hektarów. W ramach zwrotów dostał 180 tysięcy hektarów. Te 120 na 180 to procenty rosły chyba przez te lata. Hektarowe. Hektarowe. Ma ponad 200 tysięcy hektarów. Być może. Ja przyznam, że teraz nie pamiętam tych danych. W każdym razie faktycznie obliczałem nawet, bo mniej więcej tak, 1000 złotych było dotychczas w ramach dopłaty bezpośredniej. Jeśli dzierżawił tą ziemię, no to około 1000, 2000 mógł za tę ziemię jeszcze otrzymać za hektar, mówię. Dodatkowo faktycznie obliczałem, jakie to są kwoty. Nie pamiętam, ale faktycznie jest to jeden z największych posiadaczy w Polsce, nie tylko w Polsce, yy, posiadaczy ziemi, no to też jeden z Czyli największych to, beneficjentów. Doda dodałem to, tą czwartą grupę beneficjentów. Tak, oczywiście, jest to jeden z największych beneficjentów w Polsce. Yy, ja myślę, że jeśli mówimy o bezpieczeństwie żywnościowym, to raczej mówimy o tych gospodarstwach największych i średnich to one odpowiadają za bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce. Przy czym średnie gospodarstwa, jeśli mają średnie w ogóle w Polsce gospodarstwo to jest około 11-12 hektarów. To jest bardzo mało jak na warunki europejskie. No i, i przede wszystkim zmniejsza siłę przede wszystkim tego rolnika na rynku. 10-11-15 hektarowy rolnik nie jest w stanie Dyktować ceny supermarketom, nie jest w stanie sprzedać po efektywnej cenie dla niego, ale też nie jest w stanie tych kosztów przede wszystkim pokryć w wyniku swojej produkcji. No właśnie, to co powiedziałeś wcześniej. Rolnicy duńscy potrafią tworzyć pewne spółdzielnie, pewne kooperatywy, pewne e, grupy. Nie kupują każdy e, maszyny czy urządzenia, kupują zmniejszają. Nawet tak, zmniejszają, dzięki temu koszty są bardziej e, wtedy efektywni na rynku. W Polsce. Szereg lat komunistycznych, czy jak zwał, tak zwał, czasów, w których ten kolektywizm był obowiązkowy, powoduje, że do dzisiaj, po 30 latach, nie możemy sobie poradzić właśnie z tym, z tym zaufaniem do spółdzielczości, zaufaniem do wspólnego działania. Myślę, że tu pojawia się w ogóle problem wśród rolników. I jazdy na gapę, oni ciągle mają podejrzenia, że ten inny rolnik może więcej skorzystać, niż on no, nie wkładając tą działalność tyle samo energii czasu pieniędzy. I to jest problem. To jest problem tego braku zaufania, które myślę, że już po 30 latach powinien faktycznie on gdzieś iść do lamusa, a u nas ciągle nie ciągle ten problem się pojawia. Wracając do tego priorytetu, Priorytetowości rolnictwa. Właśnie te duże gospodarstwa rolne i te średnie, no są, przede wszystkim gwarantują bezpieczeństwo żywnościowe. Jeśli pomyślimy sobie, no tak, gdzieś tutaj przeczytałem, a może, mm, nie, jeśli im się nie opłaca, to niech nie prowadzą działalności no, y, rolnej. No tak, w perspektywie Jednego, dwóch lat, to my nie odczujemy tego, że, że część gospodarstw rolnych nie będzie funkcjonować, ale w perspektywie długoterminowej... Ale rozumiem drugoterminowej... że to była uwaga bardziej do tych małych. No. Tak, I... dla mnie, ja uważam, nie, wiesz, i, bo... i u nas w, to znaczy, ja, w, w, ja, w, w instytucie powiem... na podstawie badań stwierdzamy, że powinno dochodzić do, do odchodzenia od tej e, rolnej Słyska, działalności ja, ja NASCIA. Ja tak. Po pierwsze, jeżeli jesteśmy w jakichś sferach gospodarczych, które nie wymagają nieustannego wsparcia z naszych podatków, mhm. To moje zdanie jest, niech sobie robią co chcą. Chcą mieć ćwierć. Ale, ćwierć... ale dzięki temu mniej płacimy za żywność. Zaczekaj. Chcemy, to jest chyba bardziej skomplikowane. Of, oczywiście. E, mm, Chcę mieć ktoś ćwierć-hektarowe pole i nazywać to gospodarstwem rolnym i jego sprawy. Ale okay. jeżeli jest to cały, y, cała branża, mm -hmm. która z punktu widzenia państwa. Do, dochodów e, fiskalnych, i tak dalej. Jest tylko i wyłącznie beneficjentem. Natomiast nie daje z siebie e, e, choćby podatku. No bo ona nie daje z siebie podatku. No, tylko, ale to, to no, teraz się mo, się szerzej moje, ja, ja myślę szerzej, ja do tego dojdę. Bo to jest. Ja po prostu mówię, że jakby to była branża zupełnie wolnorodnymkowa, nie chce się dzieje co chce, niech sobie mają gospodarstwa jakie chcą. Ale jeżeli jest to branża, która w 100% wisi na pomocy publicznej, takiej czy innej. Nie, no w stu procentach W No to zabierzmy ją jutro i zobaczmy, ile z tej branży zostanie. Tak? A, no to wtedy zobaczymy no, pojutrze, no, jaką cenę będziemy płacić za produkty rolne. W Maroku? Podobno nie jest źle. E, <gry> e, nie, nie. Ja nie chcę, do, żebyśmy doszli do, do jakiejś takiej skrajnej dyskusji. Natomiast pytanie jest takie, czy państwo nie powinno wymuszać na tej branży, którą de facto e, utrzymuje... Określonego kształtu. No płacę to, to wymaga. Tak, to jest in, całkowicie inna sprawa. I tutaj wracamy do tej naszej dyskusji o braku polityki rolnej. Ehm, politycy obawiają się wprowadzać pewne rozwiązania, które by racjonalizowały tą działalność rolną ze względu na poparcie. To jest ja powtarzam: milion czy 1,3 mln gospodarstw rolnych. Jeśli politycy podpadną, to jest znaczna część wyborców. I to jest problem. Dlatego tutaj działanie polityków, ministrów rolnictwa ogranicza się do dopłat, do dorzucania interwencyjnych środków w ramach interwencyjnego skupu żywności, no dobrze, tylko dlatego, że się obawiają po, o swoje głosy. Polityków stać na dobre badania i gdyby na przykład któregoś dnia zmienić definicję gospodarstwa rolnego. A, no to, to dochodzi się jeszcze do no. innego. W Polsce próbowano wprowadzić definicję aktywnego gospodarstwa rolnego, czy aktywnego rolnika, ale byłem tego ofiarą. Tak, ale, ale od niedawna wprowadzano nawet definicję, czy, czy próbowano wprowadzić definicję, ale tak ją sformułowano, żeby nikomu nie podpaść i 95% wszystkich się... dotychczasowych rolników okay, ja, podpada ja rozumiem, pod tą definicję. Czasami są problemy, które po prostu należałoby rozwiązać, A, bo ja absolutnie. uważam, że, że tak samo dwóch hektarowcom szkodzi wrzucanie ich do jednego worka z tysiąc hektarowcem, to działa też Absolutnie. w drugą stronę. Obie tak. grupom szkodzi. A na koniec szkodzi nam Oczywiście. czyli interesowi społecznemu. Wiesz, bo ja pamiętam zamieszkłe czasy, kiedy obowiązywała jeszcze PRL-owska taka, taka definicja, że rolnik to jest hektar przeliczeniowy. No do dzisiaj. Jest A tak. tak? To do dzisiaj jest? To no najpierw. Kiedyś jak, jak. Jest tak dużo, w zależności od miejsca zamieszkania, klasy, gleby, to ten hektar przeliczeniowy od właściwie tam zero no Ja pamiętam, dwa bo, do... ponieważ nie można było na wsi kup kupować nie gospodarstw, więc ja musiałem kupić gospodarstwo mm -hmm. co, na działkę rekreacyjną, co oznacza, że musiałem kupić faktycznie hektar 20, bo to była jakaś niższa klasa gleby, żeby mi wyszedł tak. ten hektar przeliczeniowy. Z tego hektar 20 to były jakieś łąki tam mój, których nigdy nie widziałem. Mm -hmm. Ale chodzi było o statystyki. No ale to jest paranoja zupełna, że Absolutnie. ja się pojawiłem jako rolnik. No i powiem ci druga rzecz, bo to mnie, bo jak powiedziałem, do, dotknęła mnie e, e, definicja aktywnego rolnika, bo wtedy było tak, jak ja kupowałem tą, tą ziemię, że pięć lat, jak na niej wytrzymam, to przejdę na kruz. Mhm. E, a weszliśmy do Unii Europejskiej i Unia Europejska zmienia. nam narzuciła, że owszem, 5 lat, ale jeszcze przez rok muszę się utrzymywać tylko i wyłącznie z rolnictwa. z rolnictwa. No i to już z tego mojego hektara było dosyć trudne. To, to był element wy, wyeliminowania no między innymi taksówkarzy warszawskich z bycia. No dlaczego ja o tym mówię? Bo to był słuszny element wy, wiesz, wyeliminowania. Choćby kogoś takiego jak tak. ja, to mógłby do dzisiaj siedzieć na krusie. Dlaczego my nie możemy w swojej polityce wprowadzić innych elementów. Które wykluczą z grona objętych programami rolniczymi ludzi, którzy nie są rolnikami, no, którzy nie, nie służą temu celowi, który my chcemy osiągnąć, czyli bezpieczeństwu żywnościowemu Polski. Absolutnie masz rację. <coughs> Tylko przy czym wtedy wyeliminowano wąską grupę, która posiadała środki z innych źródeł, i politycy nie bali się utraty głosów tej grupy, bo wiedzieli, że, no tak jak ty, mają jakieś źródło utrzymania. Ale teraz politycy boją się. Zobacz, co się dzieje. Jakakolwiek grupa zaprotestuje, to od razu dostaje dopiero wtedy, jak pojawia się problem dofinansowania, możliwości rolnicy, milion trzysta, milion czterysta, w zależności, jaką weźmiemy grupę pod uwagę, to jest bardzo silna grupa podczas wyborów. Dlatego tak politycy boją się zmian, żeby nie utracić... Nie wiem, 500 tysięcy osób, czy osób powiązanych jeszcze z tymi gospodarstwami rolnymi, sąsiadów i tak dalej, bo przecież to, to się wiąże z kolejnym, nie wiem, głosami, które, które pojawiają się wśród tych yy, sąsiadów, rodziny i tak dalej. Póki politycy będą bali się prowadzić długoterminową politykę rolną, która będzie zmierzała do zwiększenia efektywności, tak długo nie będziemy mieli efektywnych, dużych czy, czy nawet średnich gospodarstw rolnych, efektywnych, dobrze działających ekonomicznie. Dlaczego politycy się boją? No to widzimy, co, co się dzieje. Politycy będą dbali o swój elektorat, nie zrobią nic nawet na korzyść tego elektoratu byle tylko ale utrzymać sobie, poparcie. Ja, ja myślę, jak mówimy już o polityce, ja myślę, tu, tu jednak zachodzi inne, e, e, inny proces, bo pół miliona wyborców to jest do... No, szczególnie jak... Nie, a to nie jest pół miliona, bo jeśli popatrzymy, rodzin, czyli na, to już nawet może czasu, się położyć, to, to pół miliona razy 4-5 trzeba było. Od czasu byłoby. upadku wielkiego PSL-u Mhm. To nikt już nie ma monopolu na tę grupę. Nawet PiS, który twierdzi, że ma jakiś monopol, na tych, umówmy się, że. Ale na którą grupę ma monopol? Na tych małych, nieefektywnych, którzy więc, żyją z dopłat. Więc wiedząc na przykład, że, są, że duża część z nich to jest żelazny wyborca pis PiSu, mhm. to nie będąc w PiSie, to bym się jakoś mało martwił o utratę tych głosów. Natomiast myślę, że większy problem polega na tym, od czego zaczynałem tę rozmowę mm -hmm. żeśmy sobie zrobili fetysz i bożka w postaci rolnictwa tak jak mieliśmy swego czasu górników abstrahuję, górnicy do któregoś momentu to był uzasadniony bożek od któregoś momentu ale... nie miał żadnego uzasadnienia a ale trwaliśmy rolnictwo dalej. jest tym uzasadnionym rolnicy są traktowani jak dzieci specjalnej troski niestety Co bardzo często czasu... przez polityków co najmniej od czasów Gierkowskich. Co najmniej od czasów Gierkowskich, jak już tam Gomułka odstąpił od, od wszystkich pomysłów kolektywizacyjnych, mm -hmm. a Gierek z kolei zaczął finansować i inwestować w rolników, bo chodziło o produkcję rolną. Wiedział, że PGR-y mu tego nie załatwią, więc, więc rolnik indywidualny to wtedy zresztą to doskonale wiesz. Przejechać się, wystarczy przez, przez miasto dowolne. To jest taka ba metoda badawcza, też historyczna. Mm -hmm. Patrzysz na budynki i wiesz, kiedy Dam była część... prosperita, prosperita, kiedy był kryzys, znajdziesz, kiedy był pożar, a kiedy mm. był wielki głód. No i jak przejdziesz przez polską wieś, to zobaczysz, że no jednak od lat 70. to tam problemów. Raczej nie było, raczej był rozwój, raczej była, była rozbudowa. I my w tej chwili, pytanie: na ile my jeszcze to robimy dla Polaków, a na ile my to robimy z racji tego, żeśmy uwierzyli, że czyli rolnicy są najważniejsi. Znaczy, niewątpliwie dla mnie ten fetysz jest uzasadniony ze względu na, na to, co powtarzam kilkukrotnie. Nasze bezpieczeństwo żywnościowe bez tej produkcji rolnej czy zmniejszenie o. Y, 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 o jakąś, nie wiem, jedną piątą, jedną dziesiątą, czy, czy połowę, nieważne, może się okazać, że kiedyś dojdziemy do sytuacji, że my będziemy musieli kupować tą żywność za granicę. A cena wtedy tej żywności będzie znacznie większa. Tutaj jak ja uzasadnię. Jak, jak na razie wiesz, to może my źle łapiemy koniunktury i dekoniunktury ekonomiczne, bo w tej chwili za granicą moglibyśmy kupić wszędzie taniej. Więc po co czekać, aż będzie drożej, żeby tam kupować? No dobrze, ale jeśli się za 10 lat obudzimy i nie będziemy mogli już tak tanio kupować? Ale wiesz, to, jest, to jest katastroficzna wizja. Nie, nie masz takiego poczucia, nie. że chcesz chce. mnie wystraszyć? Chcę no, ale... wystraszyć nie, nie tylko ciebie, chcę wystraszyć część y, osób, bo my musimy, nie możemy myśleć z perspektywy teraz, tylko z perspektywy ja długoterminowej. Żebyśmy na dzisiaj... Popatrz w długim terminie, jakie mamy straty związane z tym, że dotujemy. Ale, ale popatrzmy, powiedzmy, dwie trzecie wykładamy pieniędzy zupełnie bez sensu, powinniśmy wykładać jedną trzecią. No dobrze, I to by ale, wystarczyło na ale, zabezpieczenie naszych interesów. To jeśli wyobraźmy o sobie sytuację, energety, że. Bezpieczeństwo że, że, że ci rolnicy, te 700 tysięcy gospodarstw rolnych, czyli to jest razy, nie wiem, dodajemy żonę, dodajemy dzieci, wchodzi na rynek pracy. Oni nie mają w tym momencie e, e, tych gospodarstw rolnych, tylko przechodzą I o na to mi chodziło. Proszę Państwa, Państwa i moim gościem był profesor Sławomir Kagn Kagnowski, który przyznał. <laughs> cała ta polityka rolna to jest jeden wielki program socjalny z gospodarką. Nie, wiem, nie, nie przyznałem. Że Przed chwilą nas przestraszył, że jakim nie damy tym rolnikom, to oni wyjdą na rynek pracy i dopiero... I dopiero zobaczymy. To jest jeden z elementów, ale pełni się ale, ale Słaku, e, produkcja pełni, rolna. Jest to jest... w bardzo dużej mierze program socjalny na skalę europejską, dużej, Tak, oczywiście. A nie program wsparcia takiej innej produkcji czy ja, branży. Tak, nie Absolutnie. Wiem, czy... Jest to w dużej mierze program socjalny e, i program wsparcia e, no, minimalnych dochodów. Ale. Ja tutaj cały czas będę fetyszyzował, tak jak to nazwałeś, że jest to jedna z najważniejszych dziedzin, Państwa, bez której byśmy nie funkcjonowali. Profesor mówi, że wspieranie socjalne rolników jest lepsze od wspierania socjalnego innych branż. No. Tyle. No, jakieś szczęście się mogę zgodzić, dziękuję, że tak powiedziałem. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą <grym> rozmowę. Wrócimy jeszcze do niej. Ja Państwu dziękuję za spotkanie i ten program. Realizował nas <grym> Maciek. Producentem programu był Jacek Robert Leski. Bardzo dziękujemy. To były rozmowy celińskiego. Ja Państwa zapraszam oczywiście. Poza tym, że za tydzień, to już za parę minut Kraków-Warszawa wspólna sprawa. Z Witoldem Beresiem będziemy rozmawiać i nie będziemy nikogo wspierać finansowo. Na pewno, wręcz przeciwnie. Kłaniam się Państwu nisko, Reset Obywatelski.